No to zaczynamy cieniować, jak ja wyglądam. Mam farby jakieś tam akrylowe. Przeniosłam się na farby, bo dłużej wytrzymują niż pastele. Dobra, co ja potrzebuję? Czarny? Czarny albo szary. Gdzie mam biały? Stoi obok. Do tego pędzelki. Jakiś tu fajny pędzelek. Coś tego typu. Chodź, koniu. Na początku zaczynam z oczami. Naprawdę mało kleju. Farbę nakładam. I malujemy. Czy te konie mają bardziej cieniowe na oczach? Szarym bardziej. Ale za chwilę wyjdziemy poza oczy. Najpierw same oczy. Jeżeli byście pomalowali po oku, to potem bez problemu można to zmyć. Bo tak na plastik to tak średnio łapie. W sensie łapie, ale jest za śliski. Tak wygląda pierwsze oko. Przechodzę na drugie. Teraz mieszanko kolorów czarny z białym, by uzyskać taki ciemny, z lekka bardziej ciemniejszy szary. Trochę co potrwa. A wolę użyć mniejszego pędzla niż większego, żeby czegoś tam nie zapaprać. Ale jak nie chcecie farbami, może też pastelami. A potem trzeba bawić się w werniksy i robić tak.
I cóż, prawie kończymy konika. Ten odcinek będzie 16.